wykonano wyrok śmierci na 7 członkach 4 komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jeden z nich, porucznik Łukasz Ciepliński, pseudonim Łuk, tak pisał z komunistycznej celi śmierci. Odbiorą mi tylko życie, a to nie jest najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany. Jako katolik za wiarę świętą. Jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Czy odległych czasów, bo pamięć jest najważniejsza. Musicie wiedzieć, moje dzieci, że był taki czas w historii naszego narodu, kiedy deptana była godność ludzka, kiedy oczom brakowało łez, kiedy naród polski kolejny raz stanął do walki o wolność. To rok 1939, rok wybuchu II wojny światowej. Z spuszczoną głową powoli idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. Dudnią drogi, ciągną obce wojska, a nad nimi złota jesień polska. Usiadł żołnierz pod brzozą u drogi, opatruje obolałe nogi. Jego pułk rozbili pod Rawą, a on bił się krwawo. Szedł z bagety na czołgi żelazne, ale przeszły, zdeptało na miastkę. Pod Warszawą dał ostatni wystrzał. Potem szedł przez ruiny, przez Gliszcza. Jego dom podpalili Niemcy, a on nie ma broni. On się nie mści. Hej, ty brzozo, hej, ty brzozo płaczko, smutno szumisz nad jego tułaczką. Opłakujesz i armię rozbitą, i złe losy, i Rzeczpospolitą. Siedzi żołnierz ze spuszczoną głową, zasłuchany tą skargę brzozową.
bez broni, bez orła na czapce, bez domu, na ziemi, matce. I po tym wszystkim nie straciliśmy nadziei? Nigdy. Nigdy nie zaprzestaliśmy walki o wolność. Kiedy Polska zniknęła z mapy świata i byliśmy krajem okupowanym, nasi żołnierze nie złożyli broni, nie poddali się, nie stracili nadziei. Szczególną rolę odegrali wtedy cichociemni. A kim oni byli? Cichociemni to żołnierze, partyzanci polskich sił zbrojnych, desantowani do Polski podczas II wojny światowej. Prowadzili nieregularną walkę z niemieckim okupantem. Organizowali i szkolili polski ruch oporu. Tak, tak! Wiem od dziadka! Cichociemni to ludzie, którzy opuścili swych najbliższych, aby walczyć o wolność ojczyzny. To, co przeżyli, uczyniło z nich ludzi odważnych, twardych i nieugiętych. Powracają na swe ziemie, tak jak orły do swych gniazd, aby otrzeć łzy niemocy, by rozpalić wielki żar poprzez ogień wojny zniszcza. Męstwem kruszą wroga stale, na ratunek swym rodakom, by nadzieję w serce wlać. Pod osłoną ciemnej nocy, z mocą gromu uderzymy. Za szczytej ofiary naród wilka zamienimy. Życie to niewielka cena za ojczyzny wolny byt. Krwią broczymy, by nastały dla narodu wolne dni. Nadchodzą cichociemni, z mroku bez nadziei. Narodu wierna straż, elita z elit, na ratunek rodakom w walce niezliczeni, na pochybę tyranom za honor polskiej ziemi. Rok 1945 rozpoczął nową kartę w historii naszego narodu. Tragiczną kartę. Przecież wojna się już skończyła. Masz rację, ale mimo stwarzanych pozorów wolności oznaczało to tylko zamianę jednej okupacji na drugą. Ale ludzie wiedzieli, kim byli cichociemni
Komunistyczne władze dążyły do zniszczenia pamięci o bohaterstwie polskich żołnierzy. Tysiące osób zesłano do syberyjskich łagrów. Tysiące wymordowano. Gdy losy wojny przesądzić się miały i pancerny pierścień był u wrót Berlina, dla nich ta wojna wcale się nie kończy. Walka o wolność dla nich się zaczyna. Wolność, niepodległość to ich święte hasło. Zrodzone, by bronić ojczyzny od wroga. Za swoje marzenia oddawali życie, bo do wolności przez ofiarę droga. Ich zbrojny opór, choć w nierównej walce, dawał nadzieję. Wciąż o tym mówiono, że przyjdą czasy, że przyjdzie ten moment, gdy polski orzeł znów będzie z koroną. Dziś możemy uczcić pamięć bojowników tamtych dni, którzy dochowali wierności ojczyźnie i samym sobie, weszli na drogę męczeństwa i wytrwali na niej do końca. To żołnierze wyklęci, niezłomni bohaterowie. Żołnierze wyklęci! Niezłomni, niepokorni, niepokonani, nieugięci. Żołnierze wyklęci! Zawsze Bóg, honor, ojczyzna! Dlaczego nazwano ich wyklętymi? To wróg ich wyklął. Zgodnie z polityką nie mieli prawa istnieć w narodowej pamięci. To ludzie, o których historia miała zapomnieć. Ale historia nigdy nie zapomina. A ludzie dziś coraz mocniej dopominają się o ich pamięć i sławę. No, to chyba jednak wypada znać swoją historię. Masz rację. Należy się to tym, którzy poświęcili się dla nas. No i przypominają nam, co tak naprawdę jest ważne w życiu. Może i my kiedyś będziemy musieli o tym zdecydować. Zawsze biednych miała synów. Oni dla ciebie nigdy nie skąpili krwi swej, ni potu, męki, ani czynu, bo śmierć i życie tobie poświęcili. Nikt nie zna cichych bohaterów owych, którzy swe życie w ofierze złożyli. I nim do schronisk odeszli grobowych, o Polsce wolnej, niepodległej śnili. Oni widzieli oczyma proroków, jak słońce wolnym wychodziło świecić, jak się ojczyzna wyłaniła z mroków i próbowali więcej światła wzniecić.
Pani dyrektor, panie Jacku, zapraszamy członku zarządu, państwo nauczyciele, państwo seniorzy, mili goście, drodzy rodzice i wszyscy zaproszeni. I wy przede wszystkim, uczniowie, dziękuję wam serdecznie za to piękne przedstawienie.